W dniu dzisiejszym rozpoczynamy 7. edycję Olimpiady Buduj z Pasją. Uczniowie zapoznają się dzisiaj ze stanowiskami, zapoznają się z regulaminem. Pozwoli im to na dokładne poznanie, co ich czeka, jakie zadania ich czekają, no i że będzie to sprawnie przebiegało. Udało się pozyskać tutaj we współpracy z Krajową Federacją Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej Budowlani wielu sponsorów. Pod patronatem honorowym tą imprezę objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, nasz pan wojewoda śląski, pan Jarosław Wieczorek, nasza śląska kurator oświaty, pani Urszula Bauer i wreszcie nasza prezydent miasta, pani Małgorzata Mańka-Szuli. I duży zespół osób został włączony w tą organizację. Dzisiejszy dzień właściwie poświęcony był sprawom organizacyjnym. Przede wszystkim poznaliśmy się z uczestnikami tej olimpiady. Uczestnicy poznali nasze centrum, ale przede wszystkim załatwiliśmy wszystkie sprawy organizacyjne. Nastąpiło losowanie stanowisk do części praktycznej olimpiady, która odbędzie się jutro. Ponadto uczestnicy dowiedzieli się, jakie reguły będą obowiązywały w trakcie zarówno części praktycznej, jak i części teoretycznej. Oprócz losowania stanowisk rozdaliśmy również naszym uczestnikom ubrania robocze, które były sponsorowane przez firmy, które współpracują z organizatorami tej olimpiady. Jeden uczeń z drużyny będzie w ubraniu roboczym reklamował firmę Rigips, a drugi Akademię Techniczną. Taka była umowa między jedną a drugą firmą, no i również nasza taka prośba, żeby w ten sposób wynagrodzić, zareklamować dane firmy uczestniczące w sponsoringu materiałów na tą naszą olimpiadę. Mamy nadzieję, że następne dni będą owocne dla wszystkich. Będziemy usatysfakcjonowani zadowoleniem przede wszystkim uczestników, ich opiekunów. Przyjechaliśmy z dużymi nadziejami. Zajęcie miejsce przynajmniej na podium, czyli na pierwszym, drugim lub trzecim miejscu. Sukcesy sprzed 2 lat, sprzed roku, kiedy byliśmy mistrzami Polski, jesteśmy obecnie mistrzami Polski Buduj z Pasją, olimpiady zobowiązują, ale konkurencja naprawdę nie śpi. Wszyscy ostrzą sobie zęby na nas. 15 pozostałych ekip z Polski przyjechało, aby pokonać budowlankę z Tarnobrzega. Zrobimy wszystko, aby im poplątać szyki i abyśmy po raz kolejny, przynajmniej tak jak powiedziałem, zajęli miejsce w pierwszej trójce. Bardzo się cieszę, że nasza placówka Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu jest organizatorem kolejnej edycji, kolejnego finału. Jesteście już po wielu zmaganiach, po zmaganiach w waszych szkołach, po zmaganiach okręgowych. Teraz pora, abyście się zmierzyli już teraz między tymi, którzy są najlepsi. Cieszę się, że przyjechaliście do nas. Cieszę się, że przyprowadziła was tutaj pasja. To jest cecha, która charakteryzuje młodych ludzi. Ta pasja jest w tytule tej olimpiady, ta pasja jest w was i życzę wam, aby właśnie takie zmagania dostarczały wam bardzo wielu pozytywnych emocji. Witam waszych nauczycieli, waszych opiekunów, którzy też z wami tutaj przybyli. W imieniu pani prezydent Małgorzaty Mańki-Szulik, która jest bardzo dumna z tej placówki, jak i z wielu innych miast, chciałam was serdecznie przywitać i 7. Olimpiadę Budowlaną Buduj z Pasją uważam za otwartą. Pomysł tej olimpiady powstał 8 lat temu na spotkaniu Krajowej Federacji Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej Budowlani w Warszawie.
Pomysł akurat tej konwencji olimpiady wynikał z tego, że powstały wtedy egzaminy z kwalifikacji, które właśnie w ten sposób wyglądają, że jest część teoretyczna w postaci testu i część praktyczna. Ponieważ uważam, że praca, każda praca powinna odbywać się z pasją, jest to wspaniałe, jeżeli praca wykonywana jest z pasją, powstał pomysł nazwać tą olimpiadę Buduj z pasją. Taką rzuciłam propozycję, wtedy ona się przyjęła i z taką nazwą pozostaliśmy. Przed częścią praktyczną będzie firma Akademia Techniczna PPG-Deco szkoliła uczniów. I w tych treściach przekazywanych ukryte są wiadomości, które później młodzież musi wykorzystać w testach, a także w wykonaniu pod kątem prawidłowej technologii w zadaniu praktycznym. Myślę, że to bardzo ciekawe, poznają nowe technologie przy okazji tych zadań, pominąwszy inne aspekty tutaj integracji młodzieży z całej Polski, tak? Myślę, że to też jest bardzo ciekawe. Następnie uczniowie w zespołach dwuosobowych będą mieć do wykonania prace, które zostały zaprojektowane, przygotowane przez naszych sponsorów, czyli Akademię Techniczną PPG-Deco Polska, jak i również firmę Rigips.
Do tej pory Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanej odbywa się dla uczniów techników. Złota Kielnia dla uczniów zawodówek, a chcieliśmy wprowadzić coś nowego, żeby połączyć te szkoły. I nasza Olimpiada Buduj z Pasją jest dla uczniów zarówno technikum, jak i teraz już branżowych będzie szkół, a wcześniej zasadniczych szkół zawodowych. I tak właśnie jak obserwujemy, są nawet zespoły mieszane, co nam się bardzo podoba. Jeden uczeń jest na przykład z technikum, a drugi z zawodówki, więc jest też taka integracja i praca zespołowa tutaj wykazana. Jesteśmy w hali, w której odbywa się część praktyczna olimpiady. Myślę sobie, że wartością dodaną do tej olimpiady jest to, że zarówno młodzież, jak i ich opiekunowie, czyli nauczyciele z macierzystych szkół uczestniczą w licznych szkoleniach organizowanych przez firmy branży budowlanej. Takich szkoleń jest kilka. Myślę sobie, że ważne jest, żeby mieć dostęp do najnowszej technologii, a tylko właśnie kontakt z firmami, które te technologie wprowadzają, daje taką szansę. Jest to na pewno szansą dla młodzieży, żeby nauczyć się pracować na nowych materiałach, nowych technikach, nowych technologiach, po to, by na rynku pracy pojawiwszy się mieć te umiejętności, tą wiedzę, żeby po prostu znaleźć się na tym rynku pracy. Wspieramy młodych ludzi, którzy stawiają swoją karierę na rynku budowlanym. Jak doskonale wiemy, rynek budowlany w Polsce się rozwija, brakuje rąk do pracy. Łączyliśmy się to z naszymi produktami, aby również wśród młodzieży promować nasze wyroby. Mamy nadzieję, że w przyszłości będą naszymi klientami. Również jako Akademia Techniczna szkolimy młode pokolenie, żeby mogli wkroczyć w tą swoją karierę budowlaną lepiej niż na przykład było to w moim przypadku. Za moich czasów takich konkursów, takich szkoleń z firm zewnętrznych nie było. Nie było takich czegoś jak akademie techniczne. Także dzielimy się swoją wiedzą, nie trzymamy tego dla siebie. Mamy nadzieję, że to pokolenie, które skorzysta z naszych usług, w przyszłości będą dobrymi budowlańcami. Jesteśmy producentem taśm malarskich, firma Blue Dolphin. Uczestniczymy tutaj na Olimpiadzie Budowlanej. Chcemy przekazać tutaj młodzieży naszą wiedzę o naszych produktach. W dzisiejszym tutaj dniu są używane nasze produkty, na przykład nasz flagowy produkt taśma malarska, niebieska, dla profesjonalistów. Oczywiście dzisiaj miałem też okazję spotkać się z opiekunami tutaj młodzieży, przekazać im informacje na temat naszych produktów. No i też opiekunowie sprawdzali nasze produkty pod kątem jakości. Uważam, że produkty zaprezentowane w dzisiejszym tutaj szkoleniu, a także w części praktycznej, jestem przekonany na pewno, że będą wykorzystywać nasze produkty w przyszłości, bo są bardzo dobrej jakości.
wspieramy w tym roku finał tej imprezy. Chcemy krzewić wśród młodzieży kulturę prawidłowych robót wykończeniowych. W tym roku jesteśmy obecni ze szpachlowaniem. W czasie dzisiejszego finału mieliśmy również spotkanie z nauczycielami. Chcemy pokazać nowoczesne techniki budowlane. Bardzo głęboko wierzymy, że nasze produkty, jak i produkty budowlane, bardzo się zmieniają w ciągu dekad, lat. I chcemy również pokazać, że wydanie płyty gipsowo-kartonowej, wydanie szpachlowania jest zupełnie czymś innym, niż było obecne to wiele lat temu. Nauczyciele mieli okazję również zapoznać się z naszej strony z nowoczesnymi technikami budowlanymi, z nowoczesnymi materiałami, które pozwalają na zdecydowanie wyższą wydajność, lepszą efektywność cenową i lepszą jakość prac budowlanych. Przyjechaliśmy tutaj z naszym demobusem na Olimpiadę Buduj z Pasją. Kontakt pojawił się w taki sposób, że Makita często urządza szkolenia dla uczniów w różnych szkołach, w technikach budowlanych. No i przywieźliśmy trochę nowości, sprzętu, który jest potrzebny nie tylko na budowie, ale we wszystkich innych dziedzinach, gdzie elektronarzędzia są potrzebne. No i chcemy tutaj zaprezentować, pokazać, jest możliwość przetestowania, na tym nasza praca polega, że można sobie dotknąć, dowiedzieć się, zapytać, sprawdzić samemu, jak ten sprzęt działa. Mamy nadzieję, że młodzi ludzie, którzy skończą szkoły, będą wiedzieli już, jakich elektronarzędzi im trzeba i ułatwi się im start po prostu na drodze zawodowej. Bardzo ważną częścią, a jednocześnie bardzo trudną częścią każdego konkursu jest ocena. Żeby ocena była obiektywna, w naszych komisjach oceniających są eksperci z danej branży. Jeżeli w tym roku dla przykładu mamy roboty malarsko-tapeciarskie, to mamy tutaj firmę Rygips, mamy panów z firmy PPG, czyli ekspertów tej branży. Oni oceniają to najlepiej. Jury ocenia młodzież w trakcie wykonywania tego etapu praktycznego. No i tutaj zwracają uwagę na przestrzeganie przepisów BHP, a także czy młodzież wykonuje zadanie zgodnie z technologią wykonania.
No a po zakończeniu części praktycznej komisja przechodzi z poszczególnych stanowisk i sprawdza estetykę, jak zadanie zostało wykonane, czy poprawnie, czy zgodnie z warunkami technicznymi danych robót. Jesteśmy po trzech dniach zmagań olimpiady, finału olimpiady budowlanej Buduj z Pasją. Zjechały się tu do Zabrza najlepsze drużyny z całego kraju, 16 dwuosobowych drużyn wraz z opiekunami. Przystąpili oni do rywalizacji w kwalifikacji w zawodzie malarz-tapeciarz. Sponsorem materiałów na eliminację regionalne, jak i na finał centralny była firma PPG Deco Polska przy pomocy Akademii Technicznej, która była autorem zadania praktycznego i po części autorem zadań testowych. Zadanie praktyczne trwało 240 minut. Przez ten czas uczniowie mieli do wykonania tapetowanie, tapetę 3D. Jest to taki nowy system wykańczania pomieszczeń. Tapeta 3D polega na tym, że na odpowiednio przygotowane podłoże należy nanieść odpowiedni klej i tą tapetę przykleić. Po wyschnięciu kleju przystępujemy do nakładania farby Sigmolito Metallic. Jest to taka specjalna farba laserowa. W zależności od kąta spojrzenia na tą ścianę mamy różne efekty dekoracyjne. Dolna część ściany była wykończona listwą dekoracyjną i dolnej części mieli pomalować farbą dekoral. W bocznej części mieli do wykonania wyszpachlowanie powierzchni płyty gips-karton w kategorii 3Q za pomocą systemu mas szpachlarskich firmy Rigips. Uczestnicy tej olimpiady corocznie mają możliwość zapoznania się z najnowszymi materiałami, które wchodzą na rynek krajowy. Są to firmy, które w ten sposób chcą zareklamować swój materiał. Jesteśmy na olimpiadzie budowlanej Buduj z Pasją. Jesteśmy tutaj dlatego, że wspieramy każdą inicjatywę, która pozwala młodym ludziom i uczniom szkolić się z nowych technik budowlanych. Wierzymy bardzo głęboko, że połączenie biznesu i połączenie szkół jest jedynym możliwym w tym momencie wariantem umożliwiającym naukę nowych technologii, nowych technik montażu i byciem bardziej wydajnym wykonawcą. Generalnie współpracujemy ze szkołami kształcącymi młodych ludzi pod kątem takich zawodów jak murarz, tynkarz, glazurnik, czyli te osoby, dla których produkujemy narzędzia do przyszłej pracy. Współpracujemy ze szkołami m.in. w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Zielonej Górze, dlatego też postanowiliśmy wziąć udział tutaj w tej imprezie. Mam nadzieję, że młode pokolenie, które w tej chwili może wypróbować nasze narzędzia, ma możliwość popracowania na tych narzędziach, chociażby podczas egzaminów wstępnych, gdzie szkoły wyposażamy w te narzędzia, na których uczniowie po prostu te egzaminy praktyczne przechodzą. Także mam nadzieję, że te narzędzia się sprawdzą, że osoby, które będą kiedyś murarzem, tynkarzem czy glazurnikiem, będą chciały tymi narzędziami w przyszłości też pracować. Laureaci, czyli pierwsze, drugie, trzecie miejsce,
są zwolnieni z egzaminu pisemnego w części kwalifikacji malarsko-tapeciarskiej. W związku z tym rewelacja była duża, bo ci uczniowie, którzy będą tę kwalifikację zdawać w tym roku, w czerwcu, no to na pewno już mają wydłużone wakacje z tego względu, że już egzamin mają w kieszeni, tylko czeka ich tylko część praktyczna. No, chyba uważam, że trochę łatwiejszy. Adept budownictwa to ogólnopolski projekt, program, którego celem jest promocja kształcenia zawodowego w Polsce, ale również transfer wiedzy z rynku budowlanego od różnych producentów, firm do uczniów. Projekt adresowany jest do szkół, do dyrektorów, do nauczycieli, a przede wszystkim do uczniów, ponieważ to oni bezpośrednio otrzymują realne korzyści w postaci nagród finansowych. Program Adept Budownictwa jest łatwo odnajdywalny. Korzystamy, co jest o tyle istotne, korzystamy z najnowszych rozwiązań i wykorzystujemy naturalne przyzwyczajenia uczniów, stąd też może ich tak spore zainteresowanie projektem, oprócz samych nagród, ponieważ jesteśmy w smartfonie, więc taka lekcja w szkole, którą przeprowadza nauczyciel z użyciem smartfona, też jest pewnego rodzaju ciekawym rozwiązaniem. I jak to nowe media dzisiaj społecznościowe. Jesteśmy na Facebooku, łatwo nas znaleźć, wystarczy wpisać www.adeptbudownictwa.pl w wyszukiwarce i się pojawimy. Korzystamy z takich imprez, które mają na celu rozwój pasji, wspieranie uczniów, jak Olimpiada Buduj z Pasją, fantastyczne rozwiązanie zresztą, konferencje, różnego rodzaju spotkania, ale nie ukrywam, że również olbrzymią zaletą, olbrzymią wartością jest kontakt bezpośredni z dyrekcją każdej ze szkół, jest ich dzisiaj około 25 już w projekcie. To dyrektorzy, to nauczyciele są tą siłą napędową, ponieważ oni przekazują uczniom wiedzę, co zrobić, jak nas znaleźć. Celem Olimpiady Buduj z Pasją jest m.in. podnoszenie poziomu wiedzy budowlanej uczniów, doskonalenie umiejętności praktycznych i kształtowanie umiejętności zawodowych oraz przygotowanie młodzieży do świadomego planowania edukacji i rozwoju zawodowego. To, że udaje się zorganizować takie przedsięwzięcie, to znaczy, że mamy ludzi, którzy budują z pasją. Kiedy przejechać przez całą Polskę, to sami to najlepiej obserwujecie. Przyjechaliście przecież z różnych stron kraju i tak jak tu na Śląsku, tak w całej Polsce widzimy, że budowlańcy nadają ton temu krajowi. Dlatego bardzo cenne jest, żeby kształcić dobrych projektantów, dobrych budowlańców, ludzi z wizją i ludzi z pasją. Młodzieży gratuluję tej pasji, bo najważniejsze w życiu nie tylko, żeby chciało się chcieć, ale żeby jeszcze to, co robimy, to robić z przekonaniem i z pasją. Cieszę się, że mam szczęście spotkać się z Państwem wszystkim po raz siódmy. Wielka sprawa jest, że spotykamy się w mieście Zabrzu. Proszę Państwa, mam zaszczyt odczytać list Pani Minister Edukacji Narodowej, Warszawa, 11 kwietnia 2018 roku. Pan Krzysztof Lewicki, Prezydent Krajowej Federacji Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej Budowlanej. Szanowny Panie, serdecznie dziękuję Panu, Krajowej Federacji Edukacji Zawodowej i Kultury Fizycznej Budowlanej oraz Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu za organizację 7. edycji Olimpiady Budowlanej Buduj z Pasją. Dziękuję za zaangażowanie zarówno Pana, jak i współorganizatorów tego przedsięwzięcia w promowanie kształcenia zawodowego i rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów. To niezwykle cenne. Dzięki nauczycielom, którzy wspierali uczestników w przygotowaniach do udziału w olimpiadzie. Dzięki Państwa wysiłkowi możliwe jest upowszechnianie wiedzy i umiejętności z dziedziny budownictwa we współczesnym świecie. Dziękuję za to, że Olimpiada Sprawności Zawodowej Szkół Kształcących w Zawodach Budowlanych pod nazwą Buduj z Pasją przyczynia się do zwiększania zainteresowania uczniów tematyką budownictwa. Z bogatej tradycji olimpiady wiele szkół może czerpać inspiracje do własnego rozwoju,
Umiejętności zdobyte podczas zawodów pozwalają młodym ludziom w pełni zrealizować zawodowe ambicje i odnaleźć swoje miejsce w dorosłym życiu. Wszystkim uczestnikom olimpiady gratuluję uzyskanych wyników oraz przekazuję moje najlepsze życzenia. Z wyrazami sympatii, Anna Zalewska. Pani Prezydent, chcemy bardzo serdecznie podziękować Zabrzu za to, że przyjęło nas siódmy finał Olimpiady Buduj z Pasją takim skromnym listem na Pani ręce. Proszę Państwa, jest to najwyższe oznaczenie naszej federacji. Oznaczenie, które ma już 70 lat. Nie było przypadkiem, ale też ja muszę Państwu powiedzieć, że jest po raz drugi nadane komuś w Polsce. Oczywiście z przyjemnością odbieram tą statuetkę, ale tak naprawdę to ta statuetka należy się wszystkim ludziom, którzy pokazują tych, którzy potrafią z pasją podchodzić w życiu do swoich zadań. Tak więc, panie dyrektorze, dziękuję, że mogłam wspólnie przy pana boku wypracować taką nagrodę. Dziękuję państwu bardzo. Nadeszła pora, by ogłosić rezultaty, wyniki siódmej ogólnopolskiej olimpiady budowlanej Buduj z Pasją. Zespół Szkół nr 2 w Puławach. Miejsce drugie w siódmej Olimpiadzie Budowlanej Buduj z Pasją. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu. Zwycięzcą siódmej Ogólnopolskiej Olimpiady Buduj z Pasją został Zespół Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii. O wręczenie nagród proszę panią prezydent Małgorzatę Mańkę-Szulik oraz przedstawiciela Federacji Budowlani pana Krzysztofa Lewickiego, a także przedstawicieli sponsorów.
wszystkich 5 dziewcząt biorących udział w olimpiadzie zapraszam na scenę, drogie panie, o wręczenie nagrody proszę przedstawiciela firmy. Wybraliśmy zawód budowlańca, ponieważ to jest bardzo przyszłościowy zawód. Wszędzie jest pełno ofert pracy dla budowlańców. Po studiach inżynieryjnych naprawdę można bardzo dobrze zarobić i godnie się utrzymać, więc to jest chyba dlatego główny powód, dla którego wybraliśmy zawód budowlany. Uczestnictwo w tego typu konkursach lub olimpiadach jest dla mnie zwieńczeniem sukcesów i nauki, jaką poświęcam na rozwijanie swoich zainteresowań właśnie w budownictwie. Zawód budowlańca jest bardzo ciekawy, może się dowiedzieć bardzo wielu rzeczy. Tak, niewątpliwie na konkursach, jeśli mamy jakieś właśnie szkolenia, nabywamy nowe doświadczenie, coraz to nowsze technologie poznajemy, które możemy z czasem wykorzystywać w swojej pracy. Jestem bardzo dumna z osiągnięć moich uczniów, to są moi wychowankowie, także bardzo się cieszę z ich sukcesu, to już ich kolejny sukces, że tak powiem, podczas olimpiady, w której uczestniczyliśmy. Oczywiście duma rozpiera, ponieważ zajęliśmy drugie miejsce w Polsce. Samo zakwalifikowanie się do ogólnopolskiej olimpiady było dla nas bardzo dużym wyróżnieniem i bardzo dużym sukcesem, dlatego z tego powodu jestem bardzo dumny z chłopaków. A że zajęliśmy drugie miejsce, czyli znowu na podium, no to po prostu to podkreśla bardzo dobre przygotowanie chłopaków, którzy sami się przygotowywali, jak również kapitalną pracę nauczycieli zawodu, którzy przez wiele miesięcy pomagali chłopakom, odpowiednio ich instruowali. Także myślę, że w przyszłości będą to kapitalni fachowcy, ponieważ na fachowców i na szkoły zawodowe, różnego rodzaju szkoły zawodowe obecnie w obecnych czasach należy stawiać. Chłopcy przez szanowne jury zostali sklasyfikowani na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o zajęcia praktyczne. To podkreśla to, że z części praktycznej są naprawdę fachowcami, bardzo dobrymi fachowcami, których w regionie niestety coraz mniej jest, ale mam nadzieję, że całe środowisko, rodzice, jak i młodzież gimnazjalna czy podstawówki obecnie będzie na to zwracało uwagę, aby pójść do szkół zawodowych, ponieważ tam jest naszym zdaniem przyszłość. Myślę, że swoje życie chcę związać z tym zawodem, ponieważ lubię to, co robię i chcę tylko dalej do tego dążyć, żeby być jak najlepszym, nie? Żeby pokazać się, no, nie wiem, w przyszłości może swoją działalność założyć, budowlaną, wykończenia. Zobaczymy, co będzie. Wyjazdy tego typu dają nam dużo do zyskania, same plusy, można powiedzieć. Złapiemy doświadczenie, ćwiczymy na najnowszych materiałach, testujemy nowe narzędzia. No przede wszystkim dużo praktyki, której nie możemy tam złapać na praktykach u siebie w szkole czy tam na lekcjach. Nie wszystko da się w szkole. Możemy się porównać z uczniami z całej Polski. No jak widać, na całą Polskę zajęliśmy drugie miejsce, więc nie jest z nami tak źle. Jest dobrze, można powiedzieć. Cieszy nas to, że w części praktycznej udało się nam zająć pierwsze miejsce, za co też zostaliśmy wyróżnieni i nagrodzeni. Miałem do wybrania różne szkoły budowlane, na przykład w Tarnobrzegu, Stalowej Woli, tak samo i w Sandomierzu. Wybrałem Tarnobrzeską Budowlankę, ponieważ słyszałem o niej dużo dobrych opinii. Moi koledzy chodzili do tej szkoły, robili dobrą opinię tej szkole i stwierdziłem, że pójdę się szkolić do tej Tarnobrzeskiej Budowlanki. I samego sobie powiem, że niczego nie żałuję, że dokonałem tego wyboru, tej Tarnobrzeskiej Budowlanki, że tutaj chciałem się kształcić. To jest nie tylko i wyłącznie nasza praca, ale też włączona praca, duża praca nauczycieli zawodu. Nie ma takiej wiedzy w podręcznikach, którzy oni potrafili nam wytłumaczyć słownie, żebyśmy to umieli przeleć na ścianę czy tam na posadzkę. Wybrałem szkołę dobudowlaną ze względu na pasję. Kieruję się nią i w życiu i mam nadzieję, że przyniesie mi wiele jeszcze radości oprócz tego zwycięstwa. Do wybrania szkoły budowlanej skłoniła mnie również jak kolegi pasja, ale zarazem tradycja rodzinna, którą chciałbym kontynuować. Mój tata również skończył tę technikum, co jeszcze bardziej się przychyliło do wybrania tej szkoły, ale jakbym miał wybierać drugi raz, to na pewno wybrałbym tą samą. Udział w takiej olimpiadzie daje mi przede wszystkim rozwinięcie mojej wiedzy, nabycie nowej. Przede wszystkim daje mi predyspozycję
które będę mógł wykorzystać po szkole, w pracy. Pracodawcy będą patrzeć na mnie przychylnym okiem, jako na uczestnika takich wielkich imprez jak Olimpiada Buduj z Pasją. Oczywiście duma rozpiera pierwsze miejsce na Olimpiadzie Buduj z Pasją dla naszych uczniów z Technikum Budowlanego w Górze Kalwarii. To wielki sukces uczniów, jak i nauczycieli, którzy ich przez wiele lat przygotowali w tej szkole. Jako starszy kolega też jestem zadowolony, gdyż też kończyłem tą szkołę. Taka pasja i smykałka do budownictwa jest potrzebna. Dzisiaj na rynku brakuje nam fachowców w branży. Przykład naszych uczniów może być idealną wskazówką dla innych przy wyborze szkoły. Jest to bardzo dobry zawód, a jeżeli się robi to, co się lubi, to się osiąga takie wyniki na olimpiadach, a później w życiu codziennym, zawodowym. Dla nauczycieli, opiekunów, uczniów, którzy biorą udział w finałach, jest to ogromna satysfakcja i myślę, że przede wszystkim satysfakcja, jeżeli pracują z pasją, a myślę, że przyjeżdżają tu ludzie, którzy właśnie pracują z pasją, to są zadowoleni i szczęśliwi, tak jak ja dzisiaj, jak ich młodzież zajmuje wysokie pozycje. Olimpiada Buduj z Pasją, Olimpiada Budowlana za nami. Mogę chyba śmiało powiedzieć, że fajne doświadczenie. Organizowaliśmy taką olimpiadę po raz pierwszy. Wydaje się, że takie współzawodnictwo młodzieży jest kapitalną rzeczą, bo w takiej rywalizacji, w walce muszą zadbać przecież o dokładność po to, by wygrać, by zająć jak najlepsze miejsce. Na pewno będziemy z większą uwagą, z większym zainteresowaniem starali się przygotowywać do olimpiad, do tego rodzaju współzawodnictwa w przyszłości.